to zaczynam. Gry. Za jedna i dobieram ci. Raz, dwa, ci. A jo, jedna. Patrz. Jo wiem, co tu się dzisiaj święci, Berci. Czekaj. Grej. No to uważaj. Wchodzę za dwie i sprawdzą. Proszę cię bardzo. Full. No a jo... Nic. Raz się wygrywał, raz się przegrywał. Berci, kiedyś ty ostatnio wygrał? O, nigdy. Ale parę razy był blisko. Ty, wiesz, czemu ty przegrywasz? Bo nie grasz na pieniądze. On ma rację, dlatego przegrywam. Gry. Ty, Ewald, nie ma ciebie wstyd. Przecież ty dobrze wiesz, że on nie umie grać. On, jak dostanie jakąś dobrą kartę, to u niego to zaraz widać na gębie. No ale poczekaj, no zaraz. I on mu kozał grać, albo sum chciał. Wszyscy by chcieli grać i nie dyskutuj. Gry. Ty, stowaj, no patrz, idziemy do kuchni. Ja ci mam coś do powiedzenia. Ewald, sorry. Szkoda, że nie gramy na... pieniądze. Słuchaj, Bercik, ja mam do ciebie taką małą prośbę. Tak? Ty wiesz, że ja dzisiaj idę do mojej mamy. No, to w porządku, to idź. A na wieczór jadę do Köln. No, jak musisz, no to jadź. Ale ja się trochę boję. Czego? Ja się boję, że jak ja ino stąd wylejza, to ty zaraz zaczniesz z nim grać na pieniądze. Bercik, i ja nie wiem, czy ja mam tego Ewalda wyciepnąć, czy mogę mieć do ciebie jakieś zaufanie. Ty mnie znosz, ty wiesz, że ja hazardu nie lubię. Ja, oj, wiem. No. Wiesz, się zajął lepiej czymś innym. Na przykład, ja nie wiem, gołębiami. Karlik zbudował teraz na strychu nowy gołębnik. A jest, może racjo, może... Absolutno racjo, zajmę się gołębiami. No dobra, to ja teraz na zakupy, żebyś mi tu z głodu nie umarł. I Bercik, myślę, że do ciebie dotarło. A jak idziesz, to kup nam jakąś flaszkę, żeby nam się nie nudziło, jak ciebie nie będzie. Bercik. Ale ino taką, no. Bercik. Tako? Bercik. Jeszcze mniejszo. Nie, to już nie ma sensu, no. Dobrej te torby. Dzień dobry. Cześć, Zbyszek. Szkoda, ale właśnie muszę wyjść, wiesz? Ale wrócisz. No pewnie. Pa. No cześć. No. Cześć. Fajnie, żeś przyjechał. O, jaki straszny chłop dzisiaj był ciągle. Ale z ciebie oferma, kolego. Ale kto to widział dobierać cztery? No, mówi się trudno. To co, Bercik? Wchodzisz do gry? Na pieniądze? Mnie to w ogóle nie interesuje. A może jednak? Wejdziesz? Nie. No. Dwie, proszę. Dwie? Proszę bardzo. A ja... trzy. No to, co ty robisz, osiele jeden? Chcesz wszystko przegrać? Chcesz grać, to siadaj. Nie chcesz, to mi siada. Nie ma to tamto. Momencik, on nie zagro. Andzia mu zabroniła. Co? A jak co? Andzi się boisz, a nie? Wchodzę do gry. O, ty, a ja myślę, że ty na pieniądze nie grosz. A bo mnie tak przekonywałeś, za tym czas to by się krowa przekonał. Już ja ci pokorzę, kogo ja się boję. O, to mi się podoba. Hej, gruby. Męska decyzja, rozdajemy jeszcze raz. No. Rionewa plus! Dawaj! No to... tak. Znowu full. Nie no. Aby kończymy, to nie ma sensu. Ja nie mógł przyjść ani na pieniądze, ani bez. Ale co kończymy? Leci, widzę, że cię nos swędzi. A może ci się szczęście odwróci? No grej! No. Nie, to nie ma co. No to kończymy, no. To Zbyszek, od ciebie wygrał 17 zł. Od ciebie, wiele to mu w tych wekslach. 347 zł. Ale ja nie mam tyle. No to co? No to bier. Dziękuję. Co bier? Do widzenia. Co do widzenia? Czekaj. Na to i na to weksla nie możesz.
No Kaś, muszą być, no. Berciejka, co ty szukasz? Bombonów. Co? Taki rzek jest zestresowany, że muszę bombona zjeść. Ale ty nie bierz żadnych prochów, to jest chemia. Bombony to są cukierki. A, no ale Bercik, nie martw się, w końcu ja też przegrałem. Tyś przegrał, coś ty przegrał, jakieś grosze, a jo? Oj, ty się martwisz. Przecież to był stary telewizor, badziewie, kupisz se lepszy, nie ma to tamto. A Andzia mi powiedziała, żebych nie grał na pieniądze, i co? No? A może nie zauważy, w końcu do Keln jedzie. Nie zauważy, nie znosz ją, ona wszystko zauważy. Ona miała rację, Andzia miała rację. No z czym miała rację? Żebych się zmienił hobby, żeby gołębie zaczął hodować. O, to by było coś do mnie, spokojne, dostojne, pewne. Gołębie? Bołębie, co to za hobby? Lepsze niż wasze gorolskie karty. A co ty myślisz, że my tam w Warszawie to tylko w karty gramy? A nie? A pewnie, że nie. Berci, kto by teraz grał w karty? Berci, zobacz, co ja będę sprzedawał. Bingo, ruletka. Ale to nie jest hobby, to jest hazard. O! Co ty masz? Żadnego hazardu. A najlepsze to jest to. A co to jest za wynalazek? Darts. Darts. Hmm? Żadnego hazardu. Mm-hmm. W to się gro? No pewnie. Na pieniądze? Na pieniądze. Raz, dwa, wygrałem, Riennowa Plus, no, 2 złote od ciebie biera. Wybacz, że ktoś jest moim największym przyjacielem, ale teraz to ja mam szczęście, patrz. Akurat wygrałeś. No a co, bliżej środka. Zobacz, gdzie jest moja lotka, w tym wąskim polu. No to co, to ja wygrał. Nie, ja wygrałem, jak trafisz w to wąskie pole, to masz punkty razy dwa, więc ja wygrałem i poproszę 2 złote. Co ty gadasz? No gadam jak jest. Ty mnie chcesz orżnąć? Nie orżnąć, tylko takie są zasady. Ty, warszawski mamlasie, ty mnie chcesz puścić w kanał, nie? W jaki kanał? Takie są zasady. Zasady? Zasady są takie, że jak jest bliżej środka, to wygrywa. Ale nie w darcie. Dart jest bardziej skomplikowany. Skomplikowany. Już wy zawsze wymyślicie jakieś zasady, żeby nas z pieniędzy obłupić. Sam chciałeś grać. I on nie chciał grać, on chciał gołębie puszczać, a nie ciepać gwoździami do ściany. Tak jest. Gołębiami do tarczy, co? Zawrzyj dziób, ty warszawski karakanie, bo mogła przestać być przyjemny. Becik, o co ci chodzi? O nic. Z oszustami nie godą, wynoś się. Coś ty powiedział? Ja oszust? Tak. Dobrze, wynoszę się. Tak jest, wynoś się. A wynoś. Idź, idź. Zostaw Bercika samego. Nawet telewizora nie mam. Nic nie mam. Wszystko, żeście nam wzięli, okradliście nos. Kto my? Jacy my? No wy, warszawioki. Przeca to Ewald telewizor ci zebrał, nie? No jasne, idź, idź. Andzia w Keln, telewizor u Ewalda, kumpel Kaś na dworcu. Idź już, idź no. Idę. No jasne, no to wynoś się. Idę. No. Idę. No idź. Jezika, patrz! Co chyca, to się zawsze poleja. Andzia ma rację. Jo nie powinien grać. No. Ty, żeby tak wymyślić taki hazard, co by człowiek nigdy nie przegrywał, a zawsze wygrywał, co? Ale już wymyślono. Pewnie, byście wszystko wymyślili. A co to jest? Dom gry. Dom gry. Tak. Jaskinia hazardu. Otwiera sobie, bracie, taki przybytek. Ludzie do ciebie przychodzą sobie pograć. Wygrywają, przegrywają. Nieważne. Najważniejsze, że ty zawsze jesteś wygrany, bo masz z tego procent. Rozumiesz? A nie dałoby się tak tu, w mieszkaniu takiego czegoś zrobić? No nie wiem, bo to trzeba mieć jakąś koncesję czy coś. No pewnie, by tak kupował koncesja, jak jeszcze nie wiem, czy na tym się da zarobić. No ale Bercik, no takie są zasady. Uch, te wasze gorolskie zasady. A ja nie wiem, czy w ogóle Andzia by ci pozwoliła na coś takiego.
Jaskinia, hazardu tutaj? Zapomnij. Co Andzia? Ty myślisz, że ja się boję Andzi, co? Wcale tak nie myślę. Nie. Może to prawdy myślisz, że ja się boję, tak? Oj, Bercik, nawet mi to do głowy nie przyszło. Ja ci powiedział tyle razy, że na Śląsku hop to jest hop, a baba to jest baba. Hop godą, a baba może ino odpowiadać. Tak jest, królu, już królu, w tej chwili leca w podskokach królu. Wszystko. O, Andzia idzie. No co jest, królu? Tak jest, królu? Lecę w podskokach, królu? Zbyszek, ona pod żadnym pozorem nie może tam wejść. Dlaczego? No, a jak zauważy, że nie ma telewizora, zrobi no coś, zajmij ją czymś, żeby ino nie poszła do telewizora. No dobra, okej, okay. Nie ma to tamto. Cześć, chłopcy. Bercik, włącz no szybko telewizor, muszę wiedzieć, jaka jest jutro pogoda, żeby wiedzieć, jak się mu ubrać. Nie. Czemu nie? Telewizja jest niezdrowa. Co? No właśnie, bo promieniuje. A, promieniuje, nie ma to tamto. Co wy za głupocy gozacie? A może radio? O, proszę. O. Nie, potrzebuję oglądać telewizję, bo tam jest właśnie teraz zapowiedź pogody. A tu co leci? To jest Vivaldi, tytuł 4 pory roku. O, właśnie, to też jakby pogoda, nie? Mhm. Chłopcy, wyście tu przypadkiem dzisiaj czegoś nie popili? A my? Nie. Co? Anno? Co? Kocham cię! Co ty mredzisz? Aniu, no z miłości się nie żartuje. No właśnie, on morek? Co? Podzino tu. Huchnij mi! Tyś naprawdę dzisiaj nic nie pił, ty. No nie, no. O, Andzia, przecież ty masz pociąg. Leć na dworzec, bo ty nie zdążysz. Nie, ja się ino zerknę na pogodę i potem dopiero uda. To koniec. Bercik! Co, dziubeczku? A Kali... Cicho, nic nie gadaj. Założę się, że wiem, co chcesz powiedzieć. A Kai jest... Więc założę się, że chcesz powiedzieć tak. A Kai też jest nasz telewizor. No to ci powiem. No. Telewizora nie ma. A czemu nie ma? No bo... No więc Anno, jak ciebie nie było, weszło 4 Rosjan. 14. Tak, 14 Rosjan z mafii. Nie, to jest kretyńskie, ona w to nie uwierzy. No to wymyśl coś lepszego. No więc, Aniu, jak ciebie nie było, nagle pojawił się David Copperfield i telewizor zniknął. No właśnie, zniknął. Przegnążeś go w karty. Ale ino w pierwszej połowie, 0-1 do przerwy, ale go odegrą, obejrzysz. Grążeś w karty na pieniądze. Ino troszeczkę. Zrobił żeś z naszego domu szulernia. Ino troszeczkę. Bercik, nadeszła uroczysta chwila. Masz szczęście, że mu pociąg tym razem ci się jeszcze udało. Cześć! No, ale ci się udało, panie królu. Nie ma to tamto. Szkat, ruleta, blackjack, kości tu, a bingo domy, bingo będzie tu. Lecik, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Już i tak mnie oskarżyła, że robię z domu szulernia. Nie chociaż coś z tego mówi. No ale wiesz, to jest nielegalne, bez koncesji, no nieładnie. Ty mi już nie godaj, co jest ładnie, a co nieładnie. Za co ja miał kupić koncesję? Jeszcze nic nie zarobił. Zarobia, to kupia, co trzeba. Ty się nie martw, tu będzie wszystko legalne. Ale co, myślisz, że przyjdą ludzie? Pewnie, że przyjdą. Co mają nie przyjść? Ogłosił w szynku, że otwieramy wielki salon gry o 18:00. Bingo, ruleta, szkat i te twoje pieroństwo tam. Darty. A od każdej gry pobierą 5%.